Witam Was serdecznie. Dzisiaj film o tej masywnej strugnicy firmy Sioberks, której stałem się szczęśliwym posiadaczem. Wiele osób już pytało o ten film, o ten mebel, który się tutaj pojawił. Jednak z realizacją filmu wstrzymywałem się. Wolałem najpierw trochę popracować na tym meblu, niż realizować film i wtedy mógłbym Wam powiedzieć tylko, nie wiem, suche fakty wzięte z katalogu, a myślę, że nie o to chodzi. Także miesiąc czy półtora miesiąca ma ten mebelek już za sobą, już parę rys ma na swoim blacie, ale to ma być w końcu narzędzie do pracy, prawda? Także zapraszam Was serdecznie na film. Kiedy zapadła decyzja o zakupie tego stołu, oczywiście rozpocząłem poszukiwania w internecie, gdzie go mogę nabyć. I tutaj jakież było moje zdziwienie, miłe zaskoczenie, że na stronie domowej firmy Sioberks na liście dystrybutorów zobaczyłem Polskę i polski sklep internetowy. I tutaj Wam pewnie w większości znany, duta.pl. Napisałem maila z zapytaniem o dostępność. Otrzymałem odpowiedź, że w ciągu 2 tygodni będzie kolejna dostawa z firmy Sioberks. Także zamówiłem, przyszła paczka, żadnych uwag. Bardzo miło mi, że w końcu mogę coś Wam rodzimego polecić. Nie tylko rzeczy jakieś ściągane gdzieś tam z daleka. Oczywiście nie był to mój pierwszy zakup w tym sklepie. Wcześniej nakupowałem jakieś drobne narzędzia czy osprzęt. A tutaj waga i gabaryty tego stołu, tej strugnicy są dosyć spore, ale tak naprawdę w żaden sposób nie wpłynęło to na jakiś cykl zakupowy. I tutaj jeszcze ciekawostka, że duta.pl, z tego co się dowiedziałam, prawdopodobnie w sierpniu otworzą jeszcze osobny sklep internetowy poświęcony wyłącznie strugnicom i będzie to adres stołystolarskie.pl. Także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i jaki będzie też asortyment. To tyle o zakupach. Przechodzimy dalej. Po małym researchu, po małych poszukiwaniach w internecie, dziś może zacznę od historii firmy Sioberks, bo myślę, że jest to dosyć ciekawa informacja. Firmę założył Axel Sioberg w 1921 roku w małej szwedzkiej miejscowości Stockyard. Był to w tym czasie naprawdę biedny region i mieszkańcy byli zmuszeni tak naprawdę wytwarzać większość potrzebnych im przedmiotów do życia, w tym oczywiście również i mebli. Zakład Axla Sioberga rozpoczął więc produkcję mebli zarówno na potrzeby lokalnej ludności, jak i pobliskich instytucji, urzędów, kościołów itd. Produkcją samych stołów stolarskich firma zajęła się 10 lat później, czyli w 1931 roku. Co ciekawe, rozpoczynając od razu od modeli do użytku profesjonalnego. Po II wojnie światowej Sioberks rozpoczęła również produkcję stołów dla szkół i użytku domowego. Następnie Axel Sioberks miał naprawdę sporą rodzinę do wykarmienia, dlatego że miał 7 synów. Nieźle, prawda? Ile znacie tak naprawdę teraz rodzin z tak licznym potomstwem? No ale cała ta rodzina, wszyscy ci synowie aktywnie pomagali mu w rozwijaniu firmy i dzięki temu właśnie w 1959 roku rozpoczęto eksport stołów już do Stanów Zjednoczonych. A wkrótce także do Wielkiej Brytanii, Kanady, Austrii, Szwajcarii, no i Niemiec. Mija kilka kolejnych lat i w 1981 roku firma Sioberks otworzyła filię w Niemczech i coraz bardziej skupiała się na wymaganiach rynków zagranicznych. Dzisiaj eksport firmy stanowi połowę obrotu firmy.
No i teraz wracamy do teraźniejszości. I rok temu ta firma, Siebergs, świętowała 90. rocznicę powstania i z dumą podkreśla, że nadal wszystkie elementy stołów powstają w Szwecji, w okolicach właśnie tego miasta Stockard. Wszyscy z 18 zatrudnionych pracowników to osoby z ogromnym doświadczeniem zawodowym i dzięki temu stoły, które produkują, zaspokajają najbardziej wymagających użytkowników. Firma obecnie produkuje stoły nie tylko profesjonalne, ale też dla dzieci, młodzieży, stoły dla amatorów, no i oczywiście dla profesjonalistów. Tada, na przykład ten model Elite. Bogata jest również oferta dla szkół i osób niepełnosprawnych. Stoły wielostanowiskowe z hydrauliczną regulacją wysokości to unikalna tak naprawdę oferta na rynku europejskim i z której skorzystało już kilka polskich szkół. Unikalna jest również możliwość samodzielnego tworzenia stołów poprzez wybór odpowiednich blatów, stojaków, elementów, co sprawia, że możemy tak naprawdę idealnie wykorzystać przestrzeń, którą dysponujemy. Tak jak u mnie. Mikrowarsztat, a się zmieścił. Ale od początku. Zobaczcie w takim razie, jak zaczęła się moja przygoda ze strunnicą Siebergs. Zaczynamy rozpakowywać. Dzisiaj moim pomocnikiem będzie kto? Jak masz na imię? Piotrek Ostaszewski. Głośnie, jeszcze raz powiedz. Piotrek Ostaszewski! I o to chodzi, trzeba mieć powera, nie? Nożyczki w ręce małolata i rozpakowujemy. Ja wezmę jeszcze jakiś nożyk. Nie, ja nie potrzebam. Sam to zrobię. No dobrze, ty rób. Ale że Polacy nie lubią instrukcji, to może damy radę bez. Czytamy instrukcję, Piotrek? Pomachaj tam. Czytamy instrukcję? Dobra. Instrukcja, po co? Nie no, żartuję. Spojrzymy na nią. Jak widzicie, nogi osobno, blat osobno. I tam pewnie są jeszcze wszystkie śruby, wkręty, mocowania i maki. Dobra, to pomału zaczynam... Przesuń się, Piotrusiu. Pomału zaczynam to przenosić w takim razie w elementach do warsztatu. Pomknęłem to! Bo pogoda jest taka sobie i boję się, że po prostu nie zaczęło padać. Zaczynamy składać wszystkie części, śruby, wkręty, wszystko jest. Jedna instrukcja, druga instrukcja. Chyba to samo. Tak jest, to samo. Patrzymy. Duże kołki u góry. W sumie chyba nie będę tego sklejał. W razie czego zawsze będzie można to rozbić i wyciągnąć. A te kołki są tak grube, że spokojnie to utrzyma wszystko. I teraz tak. Po dwa kołki tu.
No i wychodziłoby, że cała rama już skręcona. Teraz czas przytargać tutaj blat, osadzić na kołkach i skleić tak naprawdę rączki do ścisków. I to będzie wszystko. To idę po blat. Chwila odpoczynku. Wnieśliśmy to. Jest ciężki. Ale dwie osoby spokojnie dadzą radę, żeby to nałożyć na te duże kołki. I na razie przesuwam to mniej więcej na miejsce. Tutaj z jednej lub z drugiej strony pojawi się jeszcze szafka. Pojawi się szafka z jakimiś tam dodatkami. Dobra, teraz patrzymy, co jest jeszcze w paczce. Leci coś. Takie duże imaki, jak widzicie, tutaj mają sprężynę z boku, niezła sprawa, nie ześlizguje się. Psy, czy też imaki, jak tam zwał, tak zwał. No i rączki do ścisków. I tutaj nawet jest dołączony klej, żeby te ściski sobie jakby złożyć. Czy tam te rączki same. Przyjrzeć się temu stołowi z bliska. Mój stół to model Elite 1500, czyli długość blatu roboczego to 1,5 metra. W całości jest wykonany z drewna bukowego i co ciekawe, nie ma klejeń na długości, na mikrowczepy. Tak więc te wszystkie, ta cała klejonka blatu jest wykonana z litych kawałków. Rewelacja. Całość jest zaolejowana. Tutaj przychodzi, nie wiem, tam też będzie widać na przykład na części filmów, że ja jeszcze tutaj nie doolejowywałem tego. Miejsca ścisków i otwory na imaki trzeba sobie poolejować samemu jakby drugi raz, ale to dlatego, że po prostu by się wszystko skleiło w transporcie. Co dalej? Czyli 1500 w to, 600 mm tutaj drugi wymiar. Wysokość tego stołu to 90 cm. Jak widzicie, tutaj już mam zabudowę zrobioną przeze mnie, czyli na dole wstawiłem sobie dwie szuflady i tutaj półki na jakieś tam narzędzia. Także tak to wygląda. Co ważne, fajna sprawa, że stół jest modyfikowalny dla zarówno leworęcznych i praworęcznych, więc można to obrócić wszystko i przemontować ten duży docisk na drugą stronę. Rewelacja, że o tym pomyśleli. Zobaczcie teraz ten docisk. On ma 60 cm szerokości, więc jest dosyć spory. Odkręcę. Konkretna, naprawdę konkretna śruba trapezowa. I zobaczcie te dwie prowadnice po obu stronach. Genialny pomysł, dlatego że te dwie prowadnice zapobiegają
wangowaniu się, przekrzywianiu się samego docisku. Także dokręcając element z jednej strony, nie musimy się bać, że to się jakoś bardzo wanguje i śmiało możemy sobie dociskać po jednej stronie czy po drugiej. Także ten mój kiedyś przyrząd, który Wam pokazywałem, akurat w tym docisku się nie sprawdzi. Tutaj może jeszcze ważna sprawa, szerokość. O, dobra, to już jest koniec. Czy tutaj łapiemy 160 mm. Rzecz możemy sobie chwycić w tym docisku. No i jak widzicie, wszędzie mnóstwo otworów na iMaki. To kolejna ważna sprawa w takim stole. Otwory mają sporo, bo aż 25 mm. Czyli więcej niż normalne stoły. Spójrzcie na same iMaki, jak są wykonane. W niektórych stołach otwory pod iMaki są kwadratowe. Tak jak na przykład miałem w tym starym Farbanku. W innych stołach są okrągłe i iMaki są okrągłe. A tutaj rozwiązano to w taki sposób, że iMak, mimo tego, że jest okrągły, to jest splanowany z jednej strony, tak jak tutaj teraz pokazuję. I jeszcze ma wprowadzoną taką sprężynę. Świetne rozwiązanie, naprawdę się to super sprawdza. Także wkładając go w otwór, on już się hamuje i nie spada dalej. No i co najważniejsze, się obraca. I tutaj jak widać, te iMaki, czyli mocując dany przedmiot tutaj w tych szczękach, między iMakami. Zobaczcie, jak iMak się obraca w czasie dociągania, idealnie dociskając materiał. No i wtedy już możemy śmiało pracować. Fach. Z prawej strony mam oczywiście też ten duży ścisk jeszcze. Otwory dla iMaków tradycyjnie. Także tutaj sobie na przykład mogę mocować tak. Dla dłuższych elementów. No i praca tutaj już na tym jest no, super stabilna. Czego mi po prostu brakowało bardzo w tym starym. Na tej starej strugnicy, którą miałem wcześniej. Tutaj się nic nie kołysze, nic się nie przechyla, czyli faktycznie możemy się skupić na tym, żeby te strugane rzeczy były idealne. Chociaż w małym stopniu przybliżyłem Wam ten genialny, super stabilny stół, który wydaje mi się, że powinien być podstawowym wyposażeniem stolarni, pracowni czy jakiegoś warsztatu, gdzie pracuje się właśnie ze strugami czy z dłutami. Zapraszam Was też od razu na drugą część tego filmu, która będzie mówiła tylko i wyłącznie o dodatkach, których jest naprawdę sporo. Dziękuję i do zobaczenia.